No dobra, mamy lampkę. Prawdopodobnie z polskiej produkcji, bo tu jest coś, jakieś logo jest. Jest napisane Warszawa. 60-watową żarówkę ma. Na 60-watową żarówkę jest. Niestety gwint jest tu uszkodzony. Trzeba by było założyć nowy, tylko trzeba by to było jakoś najpierw zdjąć. No i później dorobić prawdziwy tu włącznik, bo tak to włącznik jest na kablu. No i ogólnie stan jest taki, że trzeba by ją było troszeczkę zregenerować bardziej. Spróbuję, bo może będzie pasował któryś z gwintów z tych lampek takich na ścianę, które gdzieś tam kiedyś znaleźliśmy w jakimś kontenerze, a zostały tylko te blachy, nie ma kloszy do tego. Więc może coś się tu uda skombinować. Widzę, że to się tak łatwo nie podda. Poszło w miarę. Prawo, lewo, aż w końcu poszło. No nie, tak łatwo nie pójdzie. Żeby można było już rękami odkręcić. Ojej, to niby już jest luźne, ale nie aż tak bardzo. Cudownie. Tak, muszę założyć nowy, więc to muszę sobie pokruszyć ewentualnie, albo by się dało, to bym to odkręcił, ale nie za bardzo chcę współpracować, widzę. Chodzi, że nie ma tak naprawdę o co złapać specjalnie, nawet jak było przykręcone, bo próbowałem już wcześniej, ale gdzie to poleciało? Jak ja kocham takie rzeczy. Jeszcze gdzieś poleciało kawałek, ale... Zjadł wszystko. No to dobrze. Jeszcze gdzieś poleciało kawałek, ale nie znajdę. Nie mogę sobie poradzić, żeby to wykręcić. No nie chcę pójść i nie. Co jest z tym? Że ta nakrętka nie chce wejść, zejść z tego, no. Bo nikt tego nie rozkładał chyba przez ostatnie kilkanaście, dziesiąt lat. Oddaj mi to. A ta wiązka, co tu jest elektryczna, też jest jakaś paranoja. Delikatnie rzecz ujmując. Kable to wyglądają jak padlina normalnie jakaś. Takie pseudo zabezpieczenie jakieś. Pseudo padlina normalnie.
która jest tylko do ten, tylko dotąd, już później tego nie ma. Siłberto można by założyć nowe, bo to się nadaje do dupy, za przeproszeniem. Jeszcze będę miał problem, jak to gówno rozkręcić. Nie wiem, czy to się da odkręcić, czy nie, będzie tylko, tłuc, żeby zeszło. Się całe kręci, to się całe nie powinno jednak kręcić, tylko to powinno stąd zejść. To jest, powinno z tego się tu odkręcić, a to nie za bardzo chce. Takie gówno wyprodukowali, no Jezu. To jest pewno, ten w środku to jest pewno, no to jest gwint pewno i to nie chce się z tego odkręcić. Więc jeszcze inaczej spróbować tak, ale... Czy to coś da? Bo to nie ma jak specjalnie złapać nawet. Dopiero. No, samo wypływa. Nieźle. Już niewiarygodne, że to tak można. Że to chyba jednak rzeczywiście trzeba będzie tu coś z tym zrobić. Wystające kable. To może pierdolić ta obudowa, jak będzie za bardzo dotykać czegoś. Powiedzmy, że wymienię tutaj te przewody na nowe. Więc ja bym to poobcinał po prostu.
Bo włącznik też nie jest zbytnio oryginalny. W sumie tu mało co jest oryginalne. Dobra, ta lampka przejdzie ogólnie gruntowniejszy remont. No widzę, że ona jest bardzo, bardzo, to bardzo zajechana. Kurwa. One wszystkie te są tak mocno pozakręcane, aż nie mogę tego ruszyć. No nie pójdzie coś, no to będziesz walczyć do ostatniej kropli krwi. Musiał taki włącznik gdzieś kupić, bo nie mam takiego. Jezu, chyba będziesz mi musiał pomóc. Ja nie mam aż tyle siły w rękach. Sorry, ale nie mam tyle siły w tym w rękach, żeby to odkręcić. Chcę to spróbować, czy się wybije. Wychodzi chyba. Super. No, chyba nie jest zatkana, bo prześwituje, więc jest ok. Trzeba będzie przez nią przepuścić tom. No, kabel nowy i tyle. Może nawet ten użyję, bo to jest dobry chyba przewód. Brud sam prawie z tego spływa. Thank you.
to nie jest materiał sponsorowany. Po prostu uważam, używam tego, bo to dobre jest. Ale brudne to wszystko, masakra. Pytanie, czy gwint będzie odpowiedni. Pewno kręci się znowu wszystko, tylko nie to, co powinno. No oczywiście, że tak. Ciężko będzie to po prostu. Muszę założyć chyba jakiś nowy gwint i tyle, bo to się gówno nadaje do srania, za przeproszeniem. Czy to mi ta? Można użyć tej albo tej po prostu. Dobra, to tak, w tym przełączniku, o, tak to wygląda, to jest nożny przełącznik z taką sprężynką, jest coś podobnego do tego. Teraz, nagrywa, nie? No to popatrz, co znalazłem. O. Troszeczkę ma mniejszy gwint, będzie trzeba coś pokombinować, bo nakrętka nie chciała na to wejść. Ale on był w tym nożnym włączniku. Jedyna wada jest taka, że to jest ten ściskowy, bez śrubek. A to jest coś, co mnie już osobiście mega że to jest wciskowe, a nie na śrubki, bo ja nie umiem tego obsługiwać. Mam wrażenie, że to jest takie delikatne, że za chwilę się wyrwie z powrotem i będzie do dupy, tak samo tu w gwintach. Nie wiem, zaoszczędzili na materiale, że to jest na zaciskowe, a nie na śrubki. To jest dobre, ale to jest zepsute niestety, bo ma zepsuty włącznik. Żeby to kombinował, żeby to złożyć już, ale fajnie, że się udało znaleźć coś takiego. A teraz jeszcze tak, będę próbował wykorzystać po prostu kable, które mam, a nóż z tarczą. To jest jakiś stary barachło, więc tego nie montujemy. To są śmieci w sumie, ale zobaczymy, czy tu się to uda jakoś zamontować. Tego sobie też odkręcę, bo to może być mi, może się mi przydać. Zobaczymy, może starczy tyle. Zobaczymy, czy starczy, czy nie. Uda w ogóle, bo to dość gruby kabel jest. Ale zobaczymy, może się uda, może nie. Może starczy, może nie. Zobaczymy, starczyć powinno, ale czy się uda przepchnąć. No, udało się, tylko to trochę jeszcze w środku brudne jest. To nie będzie jednak za krótkie trochę, żeby to nie dziagnąć tutaj jeszcze. Ten nóż jest tępy.
zdejmiemy trochę tej izolacji, bo mi się wydaje, że to jest jednak za mało. Na razie sobie to tak złożę, będzie trochę cieplej. To sobie to rozmontuję jeszcze raz i będę mógł to trochę pomalować. Na razie będzie takie, jakie jest. Jeszcze trzeba będzie to trochę zabezpieczyć, ale na razie chcę zobaczyć, czy to będzie świecić, jak to złożę. Jezu, te butelki cholerne muszą hałasować. Trzeba może jakąś taką podkładkę na to znaleźć, żeby to można było spokojnie nakręcić, żeby się trzymało. No, coś może być, to może być dobry pomysł, żeby tak było. Dobra, na razie tak będzie. Jakoś tak sobie będzie. Za mało. Najpierw w tych blaszkach.
Jeszcze nie, jeszcze jest coś. No to chyba nie będzie pasowało. No to przecież musi się tu wkręcić, a to żeby się trzymać, więc to. Chyba, że tak to zrobię. No w sumie bez tego po prostu, bez tego gwintu. No spróbuję. Czy trochę nowocześniejszy patent. Teraz tak, to tutaj. Nie, blaszka najpierw. Coś to będzie potem kiepsko, więc dlatego wolę to zrobić. Wolę się zastanowić po kilka razy, zanim to gówno złożę, bo potem będzie kiepsko to drugi raz rozbierać przy tym tutaj. Aha, jeszcze nie tak. Dobra, to będzie chyba teraz szło. W sposób chyba z tego, co pamiętam. Tak, no dobra, to jeszcze muszę tylko przełożyć te gówniany kabel. Dobra, to jak se przykręcę do obudowy, to nie będzie no pod napięciem, nie? No bo to jest uziemienie przecież, nie? Nie, nie będzie. Nie, to nie. To jest uziemienie, no. Więc nawet no ja sobie to, in... ja se to inaczej naprawię, bo przecież ten patent niestety z tym gwintem nie pójdzie w tą stronę, co bym potrzebował. Coś tu leży, jakaś sprężynka. No, nie pójdzie w tą stronę, co bym potrzebował. Jeszcze sobie coś wbiłem w palucha. Jakiś kawałek druta czy coś. No nie wiem, co to było, ale zabolało nieźle, jakbym sobie igłę wbił. Dobra, ja to muszę zrobić po swojemu, bo mi po prostu szlak trafi z rozwiązaniami, które są tutaj zrobione, bo to są pod... Nawet jest gotowe. Pod konkretny rodzaj gwinta, a ja takiego nie mam i nie wiem, czy taki jestem w stanie kupić starego typu, więc sobie to wymyślę inaczej. Takie uwielbiam, jak są śruby, a nie jakieś zaciski, cholera. Wymyślają zaciski. Dla oszczędności, czy co? To zaciskowe to nie jest pewne, że ten drut nie wypadnie po prostu. A śruba przykręci porządnie, to będzie trzymać na 100%. Wiadomo, to nie powinno tak być, jak ja to robię. Jeśli chodzi o przymocowanie tego gwinta do obudowy, ale nie mam niestety innego wyjścia, bo nie mam takich rzeczy i ten patent poprzedni jest pod tym względem kiepski, że ja po prostu tego nie jestem w stanie przykręcić ponownie, bo ta obudowa, ten klosz lampki nie jest w stanie od drugiej strony się rozkręcić, rozłożyć, ani nie jestem w stanie tam włożyć palców, żeby przekręcić tam ten gwint, niestety. Muszę zrobić to po swojemu. No, teraz jestem pewny, że to cholera nie wypadnie, a taki tam jakieś sranie w panie za przeproszeniem z wciskanymi pierdołami. Thank you.
git. Co, jest jak oryginał? Jest jak oryginał, prawie. Działa! Czyli można powiedzieć, że naprawiłem. Może nie jest to taki sposób, jak oryginalnie tu był, ale gwint się trzyma, nie robi to zwarcia i świeci. Niech się zrobi cieplej i będę mógł wyjść na dwór, żeby trochę farbą, chociaż zewnętrzną część, jeszcze tu się obszlifuje trochę to będę robił jeszcze raz, może się nawet do tego czasu dokupi o włącznik, który trochę lepiej się tu przykręci, a na razie jest sprawna. To się da przykręcić, zobaczymy. Co jest do cholery z tą śrubą? Trochę krótki ten kabel, nie powiem, że nie, ale może być. Co w sumie działa, no. Nie kopię. Wszystko jest ok. Jest naprawiona.